Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Polonia pokonała Ostrowie 1909 Ostrów Wielkopolski w pierwszym meczu nowego sezonu na boiskach czwartej ligi. Mimo iż Kępnianie po 25 minutach prowadzili 4-0, to pozwolili rywalom strzelić 3 bramki. UPM strzeleckim podzielili się Mateusz Gola, Filip Latusek oraz Łukasz Walczak, który strzelił 2 gole. Dla przyjezdnych trafiali Mateusz Ziemiański, Maciej Mikulski i Michał Giecz, mówi Marcin Kałuża, trener Ostrowi. No tak, no na pewno spotkanie mogło się podobać kibicom, bo zobaczyli 7 bramek, natomiast dwa oblicza ten mecz miał, tak? My w pierwszej połowie, pierwsze 25 minut to byliśmy chyba jeszcze w autobusie, natomiast drugą połowę, no tak wyglądało trochę jakby Polonia też nie doszła na drugą połowę z szatni i zdobyliśmy 2 bramki i nie mówię, że byliśmy gdzieś blisko wyrównania, bo też nadziewaliśmy się na bardzo niebezpieczne kontry. No ale chyba w drugiej połowie wycisnęliśmy już wszystko, co można było z tego meczu wycisnąć, także za drugą połowę jak najbardziej pochwały dla chłopaków moich, za pierwszą raczej nagana. Bogdan Kowalczyk, trener Polonii Kępno. No jeśli chodzi o pierwszą połowę, to mógłbym powiedzieć, że ona była perfekcyjna. Chyba takiej połowy jeszcze tutaj za czasów, jak prowadzę tą drużynę, to nie było takiego otwarcia. No niepotrzebnie ta troszeczkę pierwsza bramka, bo gdzieś no, nie skontrolowaliśmy tutaj pewnych wydarzeń na boisku. Druga połowa, no powiem szczerze, to nie chodzi o to, że ona była słaba, ona była inna niż ta pierwsza. Zespół stanął nisko, liczył na kontry i tak naprawdę no, przy tych sytuacjach, które mieliśmy, ten wynik powinniśmy podwyższyć na 5-6-1. Tak dużo było tych sytuacji, praktycznie sam na sam niektóre były sytuacje. Nagle tracimy bramkę na 4-2, 4-3 i się zaczęło robić nerwowo, ale tak naprawdę gdybyśmy ten mecz zremisowali, gdybyśmy stracili jakiekolwiek punkty, byłoby to niezasłużony remis czy zwycięstwo Ostrowi. My w tym meczu zasłużyliśmy po prostu na punkty, byliśmy zespołem lepszym. Mam nadzieję, że tylko, że będziemy tak wszystkie mecze rozgrywać jak w pierwszej połowie, chociaż powiem szczerze, że też jest kilku nowych zawodników i potrzeba czasu, żeby też ich wkomponować do zespołu i tutaj na pewno kibice muszą być cierpliwi i wyrozumiali w niektórych sytuacjach, tak jak na przykład dzisiaj robię zmianę po przerwie, no wiedziałem, że zawodnik jakiś tam drobny uraz, trzeba było go zmienić, George'a, za chwilę Witek wchodzi za Kacpra, ale też takie zmiany rzadko, że środkowego obrońca, ale Kacper po kontuzji wraca do gry i też nie był w stanie zagrać pełnych 90 minut, także no jakieś tam jeszcze mamy problemy, ale mam nadzieję, że z czasem sobie z nimi poradzimy i też z organizacją gry w defensywie, bo tutaj generalnie gdzieś będziemy stawiali na młodzieżowca na środku obrony i też ten młodzieżowiec musi też spełniać pewne kryteria, dostosować się do tych wymogów. Ja mam nadzieję, że z meczu na mecz będzie lepiej. Polonia po oszalonym meczu zdobyła zasłużenie komplet punktów. Już w najbliższy czwartek biało-niebiescy zmierzą się na wyjeździe z Lubuszaninem Trzcianka.